Cześć, witajcie. W tym odcinku sobie machnęliśmy całą drugą fazę do końca. Wszystkie zadania z niej odhaczyliśmy. Z dodatkowych rzeczy nic nie wpadło, więc tutaj nic nie ma za bardzo o czym opowiadać. Także przejdźmy od razu do filmu i miłego oglądania. No dobrze, jesteśmy w drugim punkcie, w pierwszym punkcie spotkania, przepraszam, nie drugim. Standardowo zaraz zrobimy tu jakieś miejsce, strzelimy sobie bazę w pobliżu. Na razie oczywiście to będą same komputery bazy, nie będę tutaj nic kombinował. Aczkolwiek docelowo myślę, że je rozbuduję, więc jeżeli będziecie robić te ekspedycje ciut później, czyli w momencie, kiedy ja tą ekspedycję będę miał skończoną, tam wygląda na dobre miejsce, na bazę, o ile będziemy mogli postawić. W momencie, kiedy ja będę miał tą ekspedycję skończoną, no to na spokojnie będziecie mogli z moich baz korzystać. Postaram się tam wrzucić jakieś dodatkowe rzeczy, żeby ciut wam ułatwić. Będzie widać? Będzie widać, dobra. Ciekawy minerał, nie? Dobra, weźmy sobie, dupnijmy. Komputer bazy. I spróbujmy przejąć tą miejscówkę. Są tutaj kryształy burzy, więc warto chyba zwrócić uwagę na tą planetę. Chociaż akurat wyjątkowo w tej ekspedycji chyba one nie są do niczego potrzebne. Właśnie nie jestem pewien. Oczywiście wszystkie bazy będą się tutaj nazywały moim imieniem, nie jest to jakiś tam, wiecie, wyraz populizmu czy czegoś, po prostu, żeby było ciut łatwiej wam ogarnąć, że to są moje bazy, nie? O, dupa sraka. Tak patrzę, czy są tu jeszcze jakieś roślinki, bo jeszcze mamy roślinki, nie? Do zeskanowania. Co to jest? Miedziucha. Miedziucha pewnie by się przydała, nie? Dobra, jest na tyle blisko, że sobie zaryzykujemy. Fajnie, że czasami można troszeczkę oszukać i... robi się niesympatycznie. W sumie mogłem tutaj tym zejść, nie? Czym takim? Minotaurem. Żeby móc się schować w razie czego. No dobra, spróbujemy na szybko zebrać. Mam nadzieję, że uda się nie zaliczyć zgona przy tym. Co tu się w ogóle odwala? Halo. Nie chcę, chcę wezwać. Mamy materializator, więc powinno teoretycznie pyknąć. Bardzo ładnie. Dobrze, że tam w którymś tym kamieniu milowym musieliśmy ten materializator zebrać, nie? Znaczy się zbudować, bo by było, kurde, słabo teraz. Tam są kryształy burzy. Zaraz sprawdzimy, czy to są kryształy burzy, czy coś innego. Zamarznięte, co? Nie wiem co, ale to rozdupiłem, nie? Bo jestem idiotą. Dobra, poszukamy innego. Sporo sodu, nie? Tutaj. Koło statku to coś też występuje, ale to może... Dobra, chyba to jest... Intryguje mnie, co to jest. W każdym razie odpala się tylko w czasie burzy, więc... coś na zasadzie kryształu, nie? Zamarznięte bulwy. A to dzień niespodzianka. Ja się zdupiłem, kurde. Dziwna sprawa, nie wiedziałem, że zamarznięte bulwy występują tylko w czasie burzy, nie? Heca. Czyli jednak muszę tutaj sprostować, nie ma kryształów szronu, są zamarznięte bulwy. Dobra, weźmy to sobie, usuńmy. I zobaczmy, co my tu w ogóle mamy do zrobienia, nie? Bo tak radośnie zacząłem. Na pewno rybki, tylko że tutaj nie widziałem wody, żebyśmy rybki mogli odwalić. Zbuduj pomieszczenie skanera, czyli zapitalamy na statek. Przyjdź z pomocą w formie życia. Kurde, jeden kwiatek. Dobra, spokojnie, ogarniemy. Dobra, będą tutaj ryby. Lecimy na frachtowiec. Porobimy po kolei, nie? Te zadania. Spierniczyłem chyba, bo nie mamy jeszcze zamontowanej ładowarki startowej na statku. A powinienem to zrobić już dawno. Właśnie a propos mrówek i kaczek, hamuluj. Polecimy w pierwszej kolejności na stację. Czemu na stację? Sprawdzić, czy nie ma... Ładny solar, nie? Tylko że my akurat z nim handlować nie mamy zamiaru. O, zaraz handlarz technologii mi się wyświetla, no bo przecież na nity mam, nie? Ja tu chciałem zakupy. Ciekawego? Nic ciekawego. Krosnokablowania może, nie? Nie pamiętam, ale do czegoś chyba było potrzebne. Póki tu jesteśmy, co tu mamy? Translatory możemy zamontować. Krosnokablowania. No dobra, nie? No czemu nie? Komputer kwantowy. Da fuck. Tego akurat nie mam. Sześcian konwegracji też nie mam. Antymateria i mikroprocesor, to na chillu, dobrze. Czy możemy zbudować mikroprocesor? Nie mam jeszcze receptury na niego, ale lipa. Dobra, to kupimy, jeżeli będzie taka możliwość. Fajnie trochę właśnie w pierwszej fazie poświęcić czasu. Ja wiem, że to trochę nudne może być, ale mimo wszystko. Właśnie na... Dobra, nie chce mi się... Wyzbieranie... No, troszeczkę surowców, nie? Na farmienie ich. Dzięki temu raz, że teraz nie muszę zbierać, dwa, że po ich sprzedaży no mam na tyle dużo hajsów, że nie muszę się zbytnio tym przejmować, nie? Kurde, to samo mają... No dobrze, to niech się bimbają, skoro mają to samo. Czyli tu nic ciekawego nie wytworzę. Tutaj wypadałoby zbudować hipernapęd i ładowarkę, nie? Lustro solarne 2, antymateria 5. Zaczniemy od antymaterii, ona jest dość prosta do wytworzenia. A lustro solarne potrzebuje srebra. Czy my srebra nie mieliśmy, kurczę, jakoś dużo? Wydaje mi się, że mieliśmy. Tylko że ja go chyba nie zabrałem. Wydaje mi się, że zostawiłem je na frachtowcu. No dobrze, whatever, mało istotne. Po prostu na frachtowcu sobie to dokończymy. Nie jest to jakiś wielki problem. Co tu jeszcze? Hipernapęd, nie? Hipernapęd możemy pierdyknąć od razu, bardzo ładnie. Multinarzędziów wędzisko musimy zrobić. Nanorurki i galareta, czyli też na chillu to zrobimy. Nie spojrzałem ile, debil jestem. 3 nanorurki, 1 galareta, ok. Od razu zrobimy sobie też pastylki stworzeń. Musimy to nieszczęsne fecjum, nie? Nazbierać 30, myślę, że wystarczy na dobry początek. Chciałem łowić ryby, kurczę, nie mając wędziska. Dobrze, czy w egzopojeździe coś? Nie, we frachtowcu jesteśmy za daleko, żebym to wiedział. Całkiem zacnie to idzie, trzeba przyznać. Zobaczmy, co on tutaj nam może zaoferować. Ile mamy nanitów? 1000. Niedużo. Moduł ochrony cieplnej, moduł tarczy. To je kupimy chyba to na zimno. A to nam się może przydać. I co? Spadamy na frachtowiec chyba, nie? Czy ja mam coś na sprzedaż? Nie. Nie wydaje przynajmniej mi się. Zbierz lub rafinuj srebro. Co mi się tam? Aha. Do lustra solarnego. Dobra. No to na luzie. Mamy frachtowiec przecież od tego, nie? Który możemy sobie tutaj wezwać. O, widzę, moja fregata wróciła z misji. Bardzo ładnie. Zaraz wyślemy ją na kolejną. Jak na złość, nie? Na samym początku gry się pojawił ten egzotik u mnie na frachtowcu i teraz za cholercie go nie ma. Gdzie to było? W statku, nie? Mieliśmy tą technologię. Lustro solarne. Czemu nie mogę zbudować? Czy mogę? Mogę. Złoto, metal i srebro. W sumie dość drogie, nie? Diabelstwo w budowie, no ale... Mówię, nie po to zbierałem, żeby teraz się pierdzielić. Pastylki. Dobra, to mamy, to mamy. O, silnik mamy... zamontowany, można by go naładować, ale to może też nie teraz. Te pierdoły sobie zostawimy w statku. To plus baterię oczywiście zostawiam, ponieważ w razie jakbym chciał sobie go lub Minotaura postawić, to może się to przydać, nie? Chociaż dzięki temu, że mamy teraz materializator na... dzięki temu, że mamy więcej kamieni milowych. Dzięki temu, że postawiliśmy materializator egzopojazdu, to nie musimy... się martwić, żeby za każdym razem geoluk, nie? Stawiać. Dobra, zobaczmy, co tam nasza flota przywiozła. O, kolejne 100 000 jednostek. No, słuchajcie, mieć a nie mieć, nie? Wiadomo, że im dłuższe te misje będziecie robić, tym będą zacniejsze, nie? Zacniejsze nagrody. O, 50 minut. Bardzo ładnie. 3 na szynach. Możemy to sobie wziąć. Tylko, że oczywiście standardowo nie mam paliwa. Więc je sobie zbudujmy. To jest hiperzen warp? Chyba tak, nie? Paliwo do fregaty. Zbuduję jeden, no bo... Aha, ten rezonator magnetyczny musimy zbudować też, żeby to naprawić, nie? No ale to też za chwileczkę. Wszystko po kolei, wszystko w swoim czasie, bez wariacji. Ciekawe, kiedy awansuje na wyższy ten... poziom. Dobra, fregata poleciała. Co my potrzebujemy do tego? Rezonator i 3 materie. Możemy zbudować rezonator. Namagnesowany i zjonizowany na trochę. Drogie w budowie to diabelstwo, ale z drugiej strony nie jest to jakiś duży problem. 2 antymaterie chyba były, nie? Cholerka, skleroza już. 3. Czemu to w super doładowanym slocie leżało, to ja nie wiem, nie? Czy on coś daje? Nie, lepiej weźmy sobie napęd, wrzućmy tutaj. Mało tych ulepszeń, nie? Do tego. Do frachtowca. Zbuduj pomieszczenie skanera. Dobra, to lecimy. Jeszcze nie wiem gdzie. Postaram się tak... Mówię, pomimo tego, że nie jestem pewien, czy będę grał na tym save'ie, to staram się jednak jakoś to w miarę z głową ogarniać. Kurczę, musiałbym zobaczyć, jak wylecimy statkiem, czy te pomieszczenia, które budujemy, widać. Co tam rafinujesz? Dobra, pomieszczenia magazynowe zostawimy w jednym firtlu. Teraz tutaj mamy egzopojazd, dobra, czyli skaner sobie możemy z drugiej strony strzelić. Sala dowodzenia flotą, pomieszczenie skanera. W sumie nie głupie by było zrobić tych więcej sal dowodzenia flotą, nie? Po co? Żeby móc kilka ekspedycji wysyłać naraz, ale to o ile będę grał dalej na tym save'ie, to może wtedy się tym pobawimy. Dobra, pomieszczenie skanera pierdyknięte. Kurczę, statek ma dużo miejsca, nie? Wolę trochę więcej miejsca na technologię przeznaczyć. Co? Otrzymano mapę planet. Nice, fajnie. Może sobie pozwiedzamy. Misja ratunkowa, dobra. Kup mapę planet. No zaraz to zrobimy. Najpierw chciałbym zobaczyć, co my tu za ciekawą technologię. Co to jest z SOS, czyli nie musimy kupować. No i pięknie, nie? To jest do ładowarki startowej zapewne, więc... Kurczaczki, przepraszam. Broń by się przydało wymienić, bo latam z jakimś takim szajsem, nie wiem dlaczego. O, manewrowość ładnie podskoczyła. Mieliśmy 500, mamy 600. Tak trzymać. Aktywuj sondę planetarną. Bardzo fajne jest to pomieszczenie skanera, nie? Tutaj praktycznie wszystkie informacje o zwierzaczkach, nie? O zwierzaczkach, w ogóle o planetach, nie? Jest w stanie nam przekazać. W porządku. Czy coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia takiego? Odkryj florę, no to zaraz to zrobimy. Upadłe giganty i zamrożona krew. No okej, czyli wszystko musimy praktycznie tutaj pierdyknąć, więc chyba możemy spokojnie się zabrać za... Za co? Za robienie tych kamieni, nie? No dobrze, czyli polecimy po naszego fumfla. Uratujemy mu dupsko. W sumie wszystkie pozostałe kamienie z tej fazy to i tak musimy zrobić na zewnątrz, nie? Tak cały czas liczę, że... O, dzień dobry. kurczę, średnio mi się te przody podobają. Na szczęście C-klasa. Dobrze, spadajmy stąd. Cały czas liczę na to, że się pojawi jakiś fajny egzotik, nie? Na frachtowcu. A dobra, to tą mapą SOS przecież, nie? Musimy. Ale jak sobie lecimy, no to już chyba możemy spokojnie też i zamontować ochronę. Wykryto sygnał SOS. Nice. Doszli do pilota w potrzebie. To lecimy do dziada. Fajnie by było, jakby się udało też tutaj ogarnąć sprawę rybek, nie? Tylko jakoś nie widzę zbytnio wody na tych planetach. No, to było zaskakujące. Dobra, weźmy tu sobie, wylądujmy. Nie spodziewałem się, że tak szybko w atmosferę wejdziemy, nie? Ale trzeba przyznać, że planetka w miarę ładna, nie? Dobra, zagadajmy z ziomkiem. Żałosny, no to się zgadza. Jak skomplikowana będzie naprawa. Statek jest lekko uszkodzony. Naprawdę. Damy radę wytworzyć antymaterię? Damy radę. Spróbujmy mu zatankować oba systemy, nie? Zatankuj oba systemy. Ciekawe, czy byśmy mogli go zajumać, nie? A dobra, musimy pogadać z tym ziomkiem. Szkoda, chciałem mu buchnąć, nie? Ten statek. Nie, żeby był fajny, ale intrygują mnie te ustawione dane, nie? Które są. Podporucznik dziękuję mi ryjkiem. Dobra, pomachaj na pożegnanie. Nara. Fajnie, dostaliśmy niestabilną plazmę. Więcej niestabilnej plazmy. O, patrzcie, moduł tarczy, nice. Atlas pasa nie mamy. Strzelać się raczej nie będziemy. O, sód. Nie jest źle, powiem wam. I mikroprocesor. Bardzo ładnie, trzym na szynach. Czy my mamy zeskanowane te latające tasiory? No nie, oczywiście, że nie. Jeszcze gdzieś tu jeden kwiatek, nie? Fajnie by było namierzyć. Wdrapiemy na tą górkę. Aha, jak na złość, nie? Kiedy sobie człowiek pomyśli, a okej, to się za coś zabiorę, niekoniecznie wędką. Jakikolwiek kwiotek bym chciał namierzyć. No to nie jest akurat kwiatek. Dobra, chyba trzeba stąd spadać, bo zaraz zgona zaliczę ile? 2 minuty wytrzymam jeszcze. Dociągniemy stąd wrotencję. Weźmy, odbierzmy nagrodę. Nie wiem, co to mam. Najlepsze ulepszenie systemów ruchu, pole ekwipunku, multinarzędzia. O, fajnie. Odzyskany przedmiot 3. Nie wiem, po co mi te odzyskane przedmioty, ale... Kurde, dużo tych pól multinarzędzia, nie? Co i mogłem sobie jedne zostawić na zaś... A, dobra. Bimbać to. Widzę, że musimy chyba przestawić nasz plecak. By go trochę lepiej zboostować. Coś jeszcze dostaliśmy fajnego? Nie, nie? A tak. Moduł tarczy przecież znaleźliśmy, nie? Dziwne, że się nie boostuje. Czemu? Czemu się nie boostuje? Powinno. Ciekawe. To się powinno z tym boostować, a czemu nie chce? No, a mniejsza z tym. Siła tarczy i zdrowie rdzenia. Grunt, że wpadło. Odkryć florę. No dobra, to zrobimy przy okazji. Zrobimy to. Fajnie, że ładowarkę. A czy mapy SOS czasem też do frachtowców nie nadają się? Zobaczymy. No jest, no i bardzo ładnie. Zlokalizowano rozbity frachtowiec. Wszystko jednymi mapkami. Powiedziałbym, że idealnie, co nie? Tak cały czas się rozglądam, czy jest tu może woda na tej planecie, no ale no niestety raczej nie. O fuck! Jakby tu z partyzanta potraktowali. Weźmy, posadźmy dupkę. Sprawdźmy, czy tamtego kwiatka nie da się zeskanować. Zeskanowane. A tu już chyba wszystko mamy poskanowane. Znaczy się w sensie kwiatków, nie? Oczywiście. Teraz nie wiem, czy musimy tutaj kopać, czy nie. No zobaczymy. Na pewno sobie pogadamy z komputerem. No i nice. Teraz, jeżeli ktoś by chciał znaleźć trochę fajnych chwantów, to możecie sobie poszukać we frachtowcu zasobników z ładunkiem, nie? Tylko uważajcie, bo jak do takiego dojdziecie, jak rozdupicie drzwi, to my sobie zrobimy wyjście, a co tam? To dość silne promieniowanie może się pojawić, nie? Nic, co by was zabiło oczywiście, ale... Ej, ale nie w tym przypadku. A, dobra. Leciutko zapeszyłem. Także możecie spokojnie poświęcić trochę czasu i zdobyć nawet nie najgorsze itemki czasami, nie? Nie wiem, to jest chyba randomowo, one się pojawiają. Ale czasami naprawdę warto, nie? Trochę tutaj pokopać. Od razu nam się jakaś misja odpaliła. Kurczę, nie jestem pewien, czy mi się chce ją robić, nie? Ale... Może spróbujemy. Dobra, jeszcze ten jeden ładunek machniemy dla zasady i tyle. W sumie pył krzemianowy i tak mi się przyda, bo będę z tego budował bazy, więc... Możemy spróbować, nie? Czemu nie? Zaraz się okaże, że nie dam rady tam wleźć, nie? I będzie lipa. Powiem wam, że kiedyś, jak tak sobie latałem, nie za bardzo miałem już co robić w No Man's Sky'u, to stwierdziłem, że właśnie sobie cały taki frachtowiec odkopię, nie? Wykopię właśnie z tych skał i brudu. Kupę godzin mi to zajęło. Co prawda całego się nie dało, ponieważ część frachtowca była jakby w bedrocku utkwiła. Przez co no nie mogłem całego odkopać, ale większość się udało, nie? Kurde, chyba nie od tej strony się zabrałem do... odkrywania tego lotniskowca. Zobaczymy. Teoretycznie tu gdzieś powinno być przejście do tego, kurde, zasobnika z ładunkiem, ale... Równie dobrze może być tak, że od drugiej strony jest wejście do niego, nie? Skubany ewidentnie jest w tamtą stronę, tylko że... Nie wiem, czy tutaj coś mnie nie blokuje, nie? Jakieś diabelstwo. No i dupa. Chciałem dobrze, nie? A jakbyśmy stąd spróbowali się dostać do niego? Dobra, stąd dojście było zdecydowanie prostsze, nie? A ja tu kombinowałem. O, pozyskane dane. Pozyskane dane mi się przydałyby i żebym mógł trochę technologii, nie? Zakupić na anomalii, bo kurna nie mam żadnej. A myślałem, że coś nowego będzie, ale widzę, że tu mamy powtórkę z rozrywki, dobra. To bimbać to. Znajdźmy nasz statek. Patrzcie, to jest niedaleko naszej bazy. Tylko jeden dzień bym szedł. Polecimy sobie chyba tak na szybko, wiecie co, na drugą planetę. W lokalnym układzie nie wykryto lodowych planet i dupa, nie? Ej, ale chyba znalazłem starożytne ruiny przypadkiem. Fajnie by było to odhaczyć też od razu. Michael miał fuksa, udało mu się to pierdyknąć praktycznie od razu, nie? Na pierwszej planecie. Ja szukałem, nie mogłem znaleźć. Dokonaj pomiaru dozometrem dla Nady. Dobra, raczej nie będziemy wkładać łapy w lawę, nie? Kurde, to chyba jednak nie te ruiny były, nie? A wydawało mi się, że ten, że było coś takiego jak znajdź starożytne ruiny, nie? No jest. Ktoś mnie tu wciula zrobił. No ale nic to. Polecimy na tą drugą planetę tak na szybko, żeby odpykać. O ile ją znajdę. Odpykać ten punkt z kwiatkami. Czekajcie, ta jak się nazywa? Loto omega, dobra, to sobie polecimy na jakąś inszą. Mam nadzieję, że będą tu jeszcze jakieś kwiatki, nie? Do zeskanowania, żeby nie było lipy. A wiecie co? Tak sobie myślę, że może... te rybki spróbujemy załatwić sobie po prostu z teleportera, nie? Nie będziemy kombinować. Oczywiście, o ile będą jakieś bazy, w których można połowić, nie? Ryby. Dalej już nie mogłem zaparkować. Zerknijmy inne bazy. A poczekajcie, moje są? Są. Inne bazy. Waypoint, Iceworld Glowing Crystals, Bioxygen Crushed Freighter Alaska Cobalt, VIP Base. Tam na pewno nie lecę. Szukam jakiejś bazy. O, uciekająca pleśń. Nie głupie, tylko jeszcze pleśni nie widzę. Szukam bazy, w której byśmy mogli połowić, nie? Ale chyba nie przewidziano. O, ładnie pleśni, nie? Bardzo dużo baz, ale bardzo mało baz, gdzie jest woda, nie? Możliwe, że to jest taka, ale akurat jej się nie potrafię rozszyfrować tego, nie? Dobra, polecimy sobie trochę uciekającej pleśni zebrać. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będę w stanie wrócić z niej. Trochę lipa będzie, jak koleś postawił bazę na uciekającej pleśni, a teleportera nie pierdyknął. No właśnie. Ej, ale to jest na tej planecie, na której byłem, nie? Na Rachel. No to piękny Lipton. Ups. No nie chcę edytować przecież. Dużo jej tu nie było, ale zawsze to jest parę nanitów do przodu, nie? Nie pamiętam, jaki tam jest dokładnie przelicznik, ale parę nanitków do przodu jesteśmy. Dobra, spadamy stąd. W sumie trochę czasu tylko zmarnowałem bez sensu. O! Czy mamy tutaj punkt do save'u? Mamy punkt do save'u, bardzo fajnie. Cały czas musimy te 3 punkty znaleźć, nie? Tak się rozglądałem za nimi, ale ich nie widziałem. A przecież nie będziemy darowanemu koniowi w zęby zaglądać, skoro się trafił. To powinno nam to zaliczyć. Wyznacz punkty 1 na 5, dobra. Nie mówcie, że drugi mamy. Ciekawe, będzie 2 na 5? No jak ładnie, patrzcie. Tak z tyłka się 2 od razu dało trafić. No i nice. Nie pamiętam, na statku skanera chyba nie mam. Jakbyśmy mogli to w miarę szybko ogarnąć. A dobra. Znowu, kurde, zaczynam kombinować, nie? Zamiast się skupić na konkretnych zadaniach. Tu polecimy sobie strzelić tego jednego zwierzaczka i później polecimy już w kierunku... zwierzaczka, 1 kwiotek, i sobie dalej polecimy w kierunku punktu spotkania, nie? Po drodze może się napatoczy jakaś planetka z rybką. A to będzie 3 na 5. Nie mówcie, że tu żadnych kwiatów nie ma, nie? Bo mnie zaraz porąbie. Alleluja, mamy to. Kurde, koryń gamma, oczywiście nie mamy rękawicy, nie? A jakbyśmy to potraktowali... Chyba się nie da tego rozwalić. No trudno. Myślałem, że nam się uda, nie? Dobrze, czyli mamy kwiatki też już odhaczone. Więc możemy lecieć w kierunku... zakończenia tej fazy ekspedycji, nie? Jakiś budynek tutaj po drodze, w pobliżu, coś, nie? Nic, dobra. To wracamy na frachtowiec. Całkiem szybki, nie? Się ten statek zrobił. Dobra. Odbierzmy oczywiście. Ja, podwójna komora uprawowa. Przecież miałem zwierzaki karmić, nie? Debil. No ale nic to. Jeszcze będzie okazja. Dużo syfu mam. W sumie niepotrzebnie chyba go zbierałem trochę, ale... ...16, 11. Nie wiem, czy ją składować i sprzedać później. A może tak. Ile ja tu w ogóle technologii dostałem? O co tu kaman? Halo. Nie ogarniam za bardzo, skąd to się wzięło. Ale to jest do multinarzędzia. Frachtowiec. Dziwne rzeczy. W sumie myślałem, że więcej trochę zbierzemy tej pianki, no ale... W sumie można to na sprzedaż wziąć, nie? Poliwłókno chyba też. To oczywiście jak najbardziej się przyda. Wykańskiej ikony na razie też nie będziemy potrzebować. Coś chyba chciałem zbudować jeszcze na frachtowcu i nie pamiętam co. A, tutaj tak, tutaj tego nie ogarniemy. Komora teleportacyjna by się przydała. To chyba bez problemu ogarniemy temat. Tutaj musimy te kubki nazbierać. Nie. Dobrze, czyli po prostu musimy uzbierać kubki. Dobra, czyli lecimy dalej. Weźmy sobie zamrożoną krew. Nie, inaczej. Nie będziemy brali zamrożonej krwi. Chcemy lecieć do punktu drugiego spotkania. Więc fajnie by było, jakby nas to poprowadziło. No tak, ale zanim skoczymy, to wypadałoby frachtowiec w sumie ulepszyć, nie? Nagrzyba mi te ulepszenia, jeżeli nie będę z nich korzystał. Co to jest? Koordynacji floty, dobra. Skaner. Też koordynacja floty. No to się ze sobą boostuje. No i gro. I skaner jak najbardziej się przyda. Zasięg skanera 540, w miarę przyzwoicie. O, silnik osobliwości. Idolo. Zwiększa zasięg hipernapędu. Bardzo ładnie. Halko. Kaner jest w ulepszonym. W zasadzie tutaj nie walczymy, więc nic się nie stanie, jak skaner będzie... O. Siedem, siedem, dziewięć. Poczekajcie, ale to jest w ulepszonym. Promień skanowania. Nagrody, nagrody, nagrody. Ten zostaje. Promień, nagrody, nagrody. Dobra, czyli ten rozdupiamy. Czy tam zostawiamy sobie na sprzedaż, nie? Wydajność paliwa, rozpraszanie ciepła. Szybkość wydobycia. Dobra, ten jest gorszy. Miałem chwilowo dylemat, którego się pozbyć. Dobrze, i teraz tak. Lecimy sobie do tamtego punktu spotkania. Ale oczywiście szukamy też planety, gdzie byśmy mogli sobie połowić rybki, no. Kurczę, chciałem to na szybko załatwić, a wyszło i tak ponad godzinkę na bank, nie? Pójdzie. Ekspedycja. Nie wykryto lodowych planet, dobra, czyli nie musimy się pitolić, ale chociaż sobie zobaczymy, cóż za rybki, cóż za planety tutaj znajdziemy, nie? Wysoka temperatura i rozrywana płomieniami, no grubo. Tutaj podwójna komara uprawowa, no jak już nazbieramy kup, to zrobimy. Punkty. Zbuduj komora teleportacyjna na swoim frachtowcu. O, zaraz możemy to zrobić. Te starożytne ruiny mnie wkurzyły. Zdobądź na nity, dobra. W sumie komorę teleportacyjną byśmy mogli sobie pierdyknąć. Trochę szkoda mi tej szybki tutaj, ale... Ale może sobie tutaj ją zrobimy, o ile oczywiście będziemy w stanie, bo... Wydaje mi się, że czegoś mi tu brakowało. Komora Amino 1. Rzućmy na to okiem. Chlor. A, dupa sraka. No ale bez problemu, to zdobędziemy, jak będziemy łowić rybki, nie? To zapitalamy dalej. Albo po prostu kupimy, nie? Dobra, jesteśmy w drugim punkcie spotkania. Będzie lipa, jeżeli się okaże, że nie będzie tutaj gdzie połowić rybek. Bo tak naprawdę nie zakończymy wtedy drugiej fazy. Pięć planek, to jeden księżyc. No dobra, jest szansa, że coś może jednak będzie godnego naszej uwagi. Wykryto lodową planetę. Pięknie. Czyli lecimy ogarnąć rybki. Tylko sobie w pierwszej kolejności sprawdzimy, która to planeta. Nie wiem czemu zawsze wydaje mi się, że skaner po lewej, a nie po prawej jest. Starożytne kości. Gorąca. Zielona. Oczywiście z agresywnymi strażnikami. Czemu nie? Żenie. Opuszczona, czyli lecimy na Aki. Frozen Fish. Kurde, ciasny zrobiłem sobie ten frachtowiec. Trzeba będzie kiedyś zrobić jakiś filmik o przebudowaniu, nie? Tego. O, widzę właśnie, Wolfi zakończył ekspedycję. Moje gratulacje. Zahaczymy o stację, żeby chociaż sobie ten kupić jedno pole rozszerzenia. Nie jest to jakoś tam bardzo potrzebne mi na tą chwilę tak naprawdę, ale nie wiem, czy troszeczkę dłużej nie zostanę na tym save'ie. Nie będziemy troszeczkę ogrywać, więc tak myślę, że sobie troszeczkę rozbuduję, nie? Tą postać. Od razu możemy też sprzedać, nie? Przecież te syfy, które ze sobą wozimy. Nie wiem czemu tego nie odpaliłem. O, mapa granic strażników. Jak miło. W sumie moglibyśmy sobie podskoczyć, zobaczyć jakiego multitulka, nie? Tam mają, ale to może kiedy indziej. Kup moduły ulepszające. W zasadzie to chciałbym sprzedać, nie kupić. Chwilę, my skaner, kurde, eskę mamy. Czekajcie, multinarzędzie, skaner. A my mamy same eski, skanery, takie buty. Nie, no to nice. Sprzedaj. W ogóle jakie biedne pieniądze, nie? 16 klastrów nanitowych, kurna, zdzierstwo w biały dzień. Właśnie mi się tam chyba ta platyna przerobiła w rafinatorze na frachtowcu. Też mógłbym zerknąć. To było Aki, nie? Frozen Fish. No dobrze. Nie będziemy się kłócić ani dyskutować. Skoro Frozen Fish to Frozen Fish. I tam lecimy. Normalnie pewnie bym się zatrzymał, ale w trakcie ekspedycji no, lecimy ekspedycję, a nie jakieś tam pierdoły, nie? Czekajcie, czy on mi leci właśnie? O, oczywiście, jeszcze musiałem się w polu asteroid, nie? Zatrzymać. Tak się zastanawiałem, co my jeszcze na tej planecie chcemy. Dobra, ale fajnie by jakby było troszeczkę zwierzaczków też lądowych, nie? No, widzę jakaś baza po lewej. Albo raczej posterunek chyba handlowy. Cóż tu mamy? A właśnie, chlor, nie? Mieliśmy jeszcze tak. Coś kojarzę, że chlor mieliśmy jeszcze zdobyć, do czegoś będzie nam potrzebny. Mobilny rafinator. Kurczę, wszyscy z tego budują, nie? A wiecie czemu? Ponieważ, kurczę, to jest darmowy materiał budowlany, nie? Dobrze, słuchajcie, nie wiem... Czy tutaj nie zrobię pauzy po prostu, no bo teraz będę stał i łowił ryby, więc no historii żadnych zacnych chyba nie mam wam do opowiedzenia. No może kilka by się znalazło, ale to zostawię na live'y, jak kiedyś mi się uda wrócić. A tutaj po prostu myślę, że spauzujemy, żeby bez sensu nie marnować czasu i odpauzuję się, jak będę miał czwartą rybkę. O, stary but. No, zaczynamy dobrze, nie? Coś czuję, że to może trochę potrwać. Ja sobie pójdę zrobić kawki i widzimy się przy piątej rybce. No dobra, powiem wam, nie było tak źle, jak myślałem, że będzie. Zajęło mi to jakieś 15 minut. No, ale to i tak byłoby 15 minut kontentu, który kompletnie... by polegał na niczym, nie? Ponieważ bym... Ponieważ po prostu bym stał i moczył kija. Czemu wskoczyłem do wody? Wskoczyłem do wody, ponieważ coś kojarzę, że mieliśmy chlorna zbierać, nie? Więc... Zaraz sobie ogarniemy to. O, zaraz pierdyknie. Sól, tlen, to akurat mnie średnio interesuje. Przydałoby się chloru troszeczkę. Czekajcie, bo zaraz się utopię i w ogóle będą jaja, nie? Jeszcze mi tu zamieć śnieżna potrzebna. No, ciekawe, że mnie tak mocno karci tutaj pod wodą. Nie spodziewałem się. Na szczęście tego chloru jakoś tam dużo nie potrzebowaliśmy, ale... Zaraz mnie poparzą, co meduzy? To się powinno nazywać meduzy, nie meduzy. Czekajcie, może trochę uzupełnimy tlenu, co? Tak latam, szukam jeszcze tych kamieni. Ile mamy tego chloru? 230, dobra, wystarczy. Możemy w sumie stąd spadać chyba, nie? Znaczy spadać. Spadać, nie spadać. Jeszcze byśmy musieli kilka zwierzaków tutaj ogarnąć. Ale to może ogarniemy sobie przy drugim punkcie spotkania, nie? Odbierzmy nagrodę. Moduł ochrony cieplnej. Przed ciepłem to my już szpitalaliśmy, nie? Aktualizacja pogodowa. Burza się rozprasza. O, fajnie. Zobaczymy, może jakieś zwierzaki tu będą gdzieś w pobliżu. Chociaż na tej wysepce to raczej wątpię. No dobrze, lecimy na drugi punkt spotkania. Zakończymy tą fazę. Na jakiej on jest planecie? Co to jest? Kurde, to nie jest ta... A, jeszcze nie wyleciałam. Noż kurna. No dobra, ale... Nie, no bo jak to będzie ta martwa, no to dupa, nie? To zwierzaków tu nie znajdziemy. A ja bym chciał to fecjum ogarnąć. Sobie jakieś zacne miejsce do lądowania znajdziemy. Dziewięć zwierząt, więc jakieś chyba naziemne też, znaczy się naziemne. Też już gadam jak potłuczone. Lądowe też chyba będą, co? Dajmy się im zrespić. Dawno nie spotkałem tak, żeby był kamień przy kamieniu. O, mamy jakieś bobery. Zaraz tu z nimi sobie... Weźmy, rzucajmy. Ty, no chodź. Masz, żryj. No co tak mało? Kurde, teraz będę czekał, aż klocka postawią, nie? Ta gra to czyste zło. W sumie to możemy się doładować, bo tu zaraz Nasz żywot się zakończy. Ej! Próbka łajna. O, mamy jeszcze jednego zwierzaczka. Chodź, rzucę cię żywnością. Niedawno karmione, niedawno karmione. Ten jak postawi klocka, to podejrzewam, że starczy mi go na 3 pomieszczenia, nie? Kiedyś był porąbany, pamiętam, w ekspedycji kamień milowy. Trzeba było chyba zebrać 10 czy ileś zwierzaków wokół siebie i zrobić zdjęcie, nie? Także latałeś z taką... Co ty pogardziłeś moimi tymi pastylkami? Latało się z taką hałastrą zwierzaków, żeby tylko odpowiednią fotkę zrobić, żeby zaliczyło, nie? To było dopiero popierdziel. Ale kloca walnął. Dobra, powiem wam, że... Chyba nam wystarczy, nie? 66. O! Fregata. To jest chyba handlowa, nie? To całkiem możliwe, że Michaela na ekspedycji leci. Handlowa albo naukowa, teraz nie pamiętam już, kurczę, tych oznaczeń. Co, też głos? Widziałem, że postawił klocka. Gdzie jest klocek? Ja się pytam, gdzie jest klocek? Ujeżdżaj, nie? To powinno być jakoś inaczej. Niedawno karmione, niedawno karmione, niedawno karmione. O, któryś chyba strzelił klocucha. A tego wielkiego, kurde. Nakarmimy, nie? Ten jak postawi, to nam, mówię, starczy za 3. Masz, jedz. Indiana Jones i poszukiwanie zaginionej kupy, nie? Dobra. Zbiorę to, co mają. Albo i nie zbiorę. Widzę, jakoś opornie idzie im z tymi klockami. I spadamy stąd. Wystarczy tego dobrego. Lecimy na punkt spotkania, nie? I będziemy kończyć drugą fazę ekspedycji. I tak zajęło to 1,5 godzinki. No oczywiście, nie? Tak coś czułem w kościach, że tu będą agresywni strażnicy, nie? Jeszcze mi, kurde, paliwska zbrakło. Na szczęście, mówię, trytu i tych rzeczy to nazbierałem tutaj po kilka staków. Nie do bazy. No oczywiście tutaj przy drugim punkcie spotkania też pierdykniemy, myślę sobie, jakąś bazę, żeby nie było. Nie może przy samym punkcie, no ale w jego pobliżu. Tak, żeby był chociaż widoczny. Ale fajna, nie? Planetka z tymi lewitującymi wyspami. To tak chyba już wiem, gdzie będziemy stawiać bazę. O ile gdzieś w pobliżu będzie taka możliwość. Oczywiście Lipton, nie? No bo... Zapewne zaraz strażnicy mi się do dupy dobiorą. Sfery gravitin. Dobra. A to co to jest? Miedziucha. Na szybko zbierzemy, skoro już się sama do nas uśmiechnęła. I nie wiem, czy o tym mówiłem, ale... Tak, wiem, pyłem ferytowym naładowałem, nie? Zamiast przełączyć, no ale nic to. W sumie pyłu ferytowego też mamy dość sporo, nie jest to też jakiś tam specjalny problem. Tak jak wspominałem, jak ukończę ekspedycję, to znaczy ukończę, prawie ukończę, to wezmę, się cofnę i troszeczkę poogarniam te bazy, które teraz stawiam, żebyście w razie czego mieli tam jakieś schronienie, czy może coś uda mi się ogarnąć, żebyście nie mieli jakoś specjalnie trudno. Sześcian konwageracji. To on? Nie, to podziemny artefakt. Podziemny artefakt jest całkiem fajnie sześcian wiru. Całkiem ładnie kosztuje z tego co kojarzę. Więc możemy go jak najbardziej ogarnąć. Kurde, fajne duże jaskinie, nie? Bardzo, bardzo zbliżona swoją drogą do tej, co latałem na pierwszej planecie. Mam nadzieję, że tam nie było strażnika. Dobra, zasuwamy. Sfery gravitin. Nie głupim pomysłem by było gdzieś właśnie koło jakiejś takiej sfery, nie? Postawić bazę, żeby można było ją zajumać i spitolić. Ładna ta planeta, kurczę, podoba mi się. Się zastanawiam, czy nie warto by było nawet spuścić w pierdal strażnikom, nie? Na niej, żeby mieć chwilę spokoju. Bardzo ładnie. Jesteśmy w drugim punkcie spotkania. Czyli co? Czyli udało nam się ukończyć fazę drugą. Wezwę tu sobie Minotaura. Jak nie posiadasz? Aha, dobra. To sobie zbuduję tu Minotaura. Proste. Zrobiłem to po to... Fuck. Spadamy. Zrobiłem to po to, żeby wiedzieć, gdzie jest ten drugi punkt. A teraz sobie wezwiemy nasz statek gdzieś tu. I zaparkujemy na którejś z tych wysp, które są tu ładnie w pobliżu. Może na tej? Tu mamy punkt spotkania. To sobie może na tej wyspie zaparkujemy, o ile się uda. A jak nie, to na tych podwójnych. A może od razu na tych podwójnych, co? Fajnie by było połączyć bazę. Czekajcie, tu mamy punkt spotkania. Chciałbym jakieś najbliższe wyspy wybrać, żeby nie było z tym jakichś większych problemów, żeby dotrzeć do tego punktu, nie? Dobra. Te lub ta. Ta jakaś taka mała się wydaje, nie? Chyba sobie tą weźmiemy. Zobaczymy w ogóle, czy da się na niej wylądować. No raczej, że się da. Szkoda, że nie ma tej z kwiatkami tutaj nigdzie w pobliżu. Byłoby zacnie. O, właśnie. Takie jak ta. Czy jest zimno jakoś? Ja troszkę tak. Zaskoczyli mnie. Dobra, raczej do niej nie doskoczę. Sobie polecimy na tamtą. No jak już stawiać bazę, to w jakimś ładnym miejscu, nie? Tutaj mamy punkt spotkania. Tak, myślę, że tak. Myślę, że będzie dobrze. Dodatkowo pod nami jest solanium, które jest chyba dosyć drogie, jeżeli dobrze pamiętam. No nie jest to najbliżej, kurde. 1000 jednostek. I co myślicie? Otebałem, co? Trochę. Jak dupy będzie widać. A dobra, chyba ogarniecie w razie potrzeby, nie? Jak coś powiedziałem, będzie tutaj itemki do pomocy, więc też nie ma co się tutaj tak pitolić. Przejmij bazę. No jest prawie w zasięgu. Może jakieś teleportery strzela albo coś, także będziecie mieli łatwiej, żeby tam dojść. Weźmiemy to, jeszcze sobie opiszemy. Spotykanie. Jeszcze z caps lockiem. Dobra, będziecie wiedzieli w razie czego, nie? Czyli tak, odbieramy nagrody za drugi punkt spotkania. Miejsce w plecaczku. W sumie tak całkiem sporo, widzę, go zajęliśmy, więc może i się nawet by przydało, nie? Trochę. I to wszystko, nic więcej nie dostaliśmy, ale ściema. Żywe srebro i pole ekwipunku i 1000 nanitów. No dobrze, no lepszy ryc niż nic, powiedziałbym. Krnąbrny sześcian. Ciekawe, cóż to jest w ogóle. Aha. Dobrze, słuchajcie. Druga faza zakończona. Zajęło to trochę więcej czasu niż myślałem, ale też trochę się tam wygłupiałem, więc da się to znacznie szybciej zrobić. Ja powoli zabieram się za nagrywanie trzeciej fazy i się widzimy w kolejnym filmiku, który zapewne na 99% wpadnie jutro. Także dzięki za oglądanie i do zobaczyska.